Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zatrzymali mężczyznę, który na ich widok wpadł w popłoch i zaczął uciekać. Okazało się, że miał powody, bo obawiać się spotkania z mundurowymi. W tym roku od czerwca do sierpnia przebywał w areszcie, przebywał w związku ze sprawą prowadzoną przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Chojnowie właśnie za posiadanie środków odurzających i podejrzenie, że tymi środkami odurzającymi handluje. Chojnowianin jest doskonale znany policji. W przeszłości był już karany za przestępstwa narkotykowe. Policjanci zabezpieczyli przy tym mężczyźnie 3 działki marihuany, 78 sztuk tabletek ekstazy i woreczek z metamfetaminą. Z tej ilości, która była w woreczku, można było uzyskać 450 działek tego narkotyku. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast za handel narkotykami w więzieniu można spędzić nawet 12 lat.